Przypomnijmy, w marcu tego roku miasto złożyło wniosek o wycinkę kasztanowców czerwonych rosnących przy ulicy Szpitalnej. Wszystko przez zły stan tych drzew. Z taką decyzją nie zgodzili się mieszkańcy, którzy w ramach protestu zawiesili na nich klepsydry. Miasto postanowiło zlecić kolejną ekspertyzę 7 kasztanowców, tych, które znajdują się w najgorszym stanie. Ona, proszę Państwa, nie jest jakaś uspokajająca, tak? Mówi wprost, że drzewa są w bardzo ciężkiej, trudnej kondycji. Natomiast wynika z niej, że mamy je obserwować, ale nie daje nam to gwarancji, że one się nie złamią. Zauważcie Państwo, że w tamtym roku kasztanowiec złamał się nie wiadomo kiedy i z jakiego powodu, tak? Nam zależy tylko na bezpieczeństwie. Jeśli miasto nie zaobserwuje niepokojących objawów w postaci nadmiernego usychania czy wypruchnień drzew, to można będzie przedłużyć ich żywotność. To też jest bardzo istotne, że one, część tych koron zniknie po to, żeby odciążyć pnie, tak? Bo one łamią się jak zapałki mniej więcej w połowie pnia, tak zaobserwowaliśmy. Naprawdę to są trudne sprawy, podchodzimy do tego wszystkiego naprawdę profesjonalnie, ale wydając tak trudne decyzje o wycince drzew, bierzemy pod uwagę tylko jedno: bezpieczeństwo ludzi, i to jest dla nas priorytet. Tu zastosujemy się do ekspertyzy, będziemy obserwować, współpracujemy z bardzo dobrą pracownią z Wrocławia, która posiada profesjonalny sprzęt, więc co jakiś czas będziemy dokonywać pomiarów, czy ta degradacja tych drzew nie postępuje w jakimś zastraszającym tempie. Decyzja o wycięciu konkretnego drzewa nigdy nie jest podejmowana pochopnie, podkreśla Ewa Pałechata. Miasto cały czas prowadzi obserwacje drzew, a te mogą się złamać, kiedy nikt się tego nie spodziewa. Takim przykładem może być wierzba rosnąca przy moście na ulicy Łopuskiego, która złamała się najprawdopodobniej pod ciężarem ulicy. Istnienia.